Panie marszałku, zapraszam tutaj do mikrofonu. Wracają na Stadion Śląski wielkie emocje. Stadion Śląski wraca do gry. Otwieramy dla publiczności, dla mieszkańców województwa śląskiego stadion 1 października. Każdy, kto zechce, może przyjść na Stadion Śląski, otrzyma pamiątkowy bilet, odnajdzie swoje ulubione krzesełko i każdy, kto zechce, będzie mógł na Stadion Śląski podejść. Szczęście się do mnie uśmiecha. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Sołga. Dzisiaj ja mam tą przyjemność prezentować Państwu i społeczeństwu stadion po modernizacji. Obiekt naszej śląskiej wojewódzkiej dumy. Takiego obiektu nam brakowało. Długo się modernizował, ale dzisiaj powiem tak, było warto. Będziemy, myślę, każdego miesiąca udowadniać, że to życie wraca. Jest nam, nie powiem, że trudno. 8 lat nieobecności tego stadionu jakby w przestrzeni tej komercyjnej, gdzie można było go wynajmować czy organizować różne wydarzenia sportowe, spowodowało, że jakby klienci, czyli ci, którzy organizują te imprezy, odeszli. Musimy ich teraz tu na nowo ściągnąć. Ale pierwsze koty za płoty. Dzisiejsze podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki absolutnie pokazuje, że Stadion Śląski wraca do gry, wracają emocje na Stadion Śląski i dzisiaj mamy największe wydarzenia organizowane przez Związek, już zapewnienie, że one przyjdą, bo nigdy ich nie było na Stadion Śląski, czyli Memoriał Kusocińskiego, największe wydarzenie lekkoatletyczne organizowane przez Związek i Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w roku 2019. Cieszę się niezmiernie, że jestem tutaj obecny na tym stadionie. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. Ten stadion jest historią sportu śląskiego i jego renowacja, myślę, że odnowi ten sport, a szczególnie lekkoatletykę. W cyklu jakimś, myślę, że co najmniej 5-letnim, pozwoli nam na ubieganie się o Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Ten stadion naprawdę jest przygotowany na to, żeby przyjąć najlepszych lekkoatletów świata. Tomasz Majewski, wybitny kulomiot, z wielkim uśmiechem podróżuje ostatnio po Śląsku, bo stadionów lekkoatletycznych rośnie nam jak grzybów po deszczu. Były Gliwice, była Ruda Śląska, ale tak imponującego chyba jak ten w Chorzowie, czyli Stadion Śląski, to jeszcze nie mieliśmy. Nie mieliśmy w całej Polsce. Stadion klasy światowej i światowej urody, bo on naprawdę, poza tym, że jest duży, to jest naprawdę ładny, dobrze zrobiony i tu to naprawdę może każda impreza już się udać. Teraz mamy dużo lepszy obiekt niż chociażby Eugene, gdzie za 4 lata będą Mistrzostwa Świata, także ten obiekt jest dużo lepszy, także nie mamy czym się martwić. Trzeba teraz działać, żeby ludzie chętnie przynosili, przychodzili, że udało się tu ściągnąć publiczność i światową lekkoatletykę. Henryk Kula, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, mówią, że to lekkoatletyka będzie tym sportem numer 1 w Chorzowie. Nie wierzę za bardzo, bo przypuszczam, dalej będzie piłka nożna w Chorzowie, że uda się spać reprezentację Polski, że będziemy piękne mecze. Tak, ta historia, dziś 60 lat od meczu Polska Związek Radziecki, bo ja sobie inaczej nie wyobrażam. Kocioł czarownic z reprezentacji Polski, znowu na pewno tu wrócimy, jestem przekonany na 100%. Już 7 października zapraszamy na pierwszy mecz, ja mam taką prośbę. Mamy przygotowanych 30 tysięcy zaproszeń, czyli mam nadzieję, że te 30 tysięcy ludzi tutaj przybędzie i będzie wielki doping dla reprezentacji Polski w meczu z Białorusią U19. Wiadomo, że nasza kadra ma 2 towarzyskie mecze zarezerwowane. Jeżeli awansujemy do Mistrzostw Świata, a wszyscy wierzymy głęboko w to, że to się stanie bardzo szybko, no to jest taka szansa, czy to jeszcze nie zapraszajmy? Oczywiście, my ten mecz cały czas bijemy się razem z dyrekcją Stadionu Śląskiego, z Urzędem Marszałkowskim. Są spotkania z prezesem, rozmowy. Cały czas do ten mecz walczymy, żeby 14 listopada pierwsza reprezentacja wróciła na Stadion Śląski. A jeżeli się nam nie uda, tego to następnie na pewno już w marcu, to już będzie, jak już mówię, na 100% ta reprezentacja Polski tutaj zawita przed Mistrzostwami Świata w Rosji.